I ta sytuacja jest absolutnie nie jest łatwa ani dla wiernych, ani dla nas. Dla nas jest no, bardzo trudna, kiedy się odprawia przy pustych ławkach, ale przynajmniej mamy zdjęcia. Czasami emocjonalnie jesteśmy wykończeni, staramy się szukać jakichś tam ukojenia w różnych Bożych sprawach, ale jest trudno. Trudno dla nas wszystkich. Boże, czy Pawle? O, szczęść Boże. Co cię zrobi? No, akurat, chociaż w kościele nie ma ludzi, no to mszę odprawiamy i od nas jestem wyznaczony zawsze do zrobienia takiego grafiku odprawienia intencji mszy świętych w kościele. Tutaj są wypisane intencje i zawsze wpisuję do naszych ojców, dla naszej wspólnoty, kto, na którą odprawia mszę świętą. Robię teraz też komentarze na czas Wielkiego Tygodnia, na Wielki Czwartek i Wielki Piątek, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, żebyście też byli z nami cały czas i dzięki temu czujemy się, że cały czas jesteśmy blisko siebie. Szczęść Boże! Witamy w parafii świętego Maksymiliana, ale bardzo mi przykro, biuro jest aktualnie zamknięte. Ale można do nas dzwonić albo sprawdzić stronę internetową kolbe.ca. Zapraszamy! Mimo, że biuro zamknięte, nie można przychodzić, ale dalej wszyscy tu pracujemy. Msze święta tak, jak powinny być. Nawet są chrzty, tylko rodzice i rodzice chrzestni. Śluby tak samo, tylko młodzi świadkowie. Pogrzeby tylko na cmentarzu przy grobie, ale msze święto pogrzebowe sprawujemy w kościele. Welcome back to another virtual classroom. We hope you've watched the previous video and here's another one. Kochani, ćwiczymy na modlitwie, że w Wielki Czwartek na chwała po raz ostatni biją dzwony i będziemy też z ojcami dzwonić dzwonkami, bić gongiem, bo nie ma ministrantów. Chyba tak, może trochę lepiej mi wyjdzie. A to jak ksiądz klękać będzie. We miss you. Yeah, we're sending you guys a virtual hug, an air high five. And a social distancing props. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jak widzicie, trochę tak ubogo jest tych kwiatków, no bo mamy taką sytuację, więc niestety mamy też dobrych ludzi, którzy nam trochę kwiatków ofiarowali, tulipanów. Mamy trochę białych i żółtych tulipanów,
A tu pewnie rozpoznacie. Bazie i palmy z Niedzieli Palmowej, które też jeszcze nam dekorują pięknie ołtarz. Robimy wszystko tak, jakbyśmy byli w kościele z ludźmi. Nic po prostu nie obcinamy, jesteśmy cały czas bezpośrednio. Królowo Polski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czekamy na was z wielką niecierpliwością.